Dobrze jest mieć swojego lekarza prowadzącego, z którym się ma kontakt i do którego ma się bezpośrednio duże zaufanie. Chodzi o to, żeby móc się z nim skonsultować i żeby ten doktor nas znał. Dlatego warto jest mieć tego jednego doktora, lekarza, do którego się chodzi co miesiąc, ponieważ on będzie znał pacjentkę, pamiętał i będzie miał możliwość porównania badania w tej chwili z tym badaniem, które miało miejsce poprzednio. Wszystkie dolegliwości, które zgłaszane są przez pacjentkę, nie powinny być bagatelizowane. Powinny być skonsultowane i wyjaśniane przez lekarza po to, żeby pacjentka właśnie mogła czuć się bezpiecznie i żeby wiedziała, czego może się spodziewać, jakie dolegliwości mogą się pojawiać, na jakim etapie ciąży. Jest ich bardzo wiele, więc trudno jest tutaj wymienić konkretnie jedną czy dwie takie, które są najczęstsze. Wydaje mi się, że ten kontakt ze swoim lekarzem prowadzącym jest w tym momencie najistotniejszy.